Dzień dobry, zapraszam do kolejnych wiadomości sejmowych. Bardzo ciężko było wybrać najważniejsze tematy do tego wydania, bo życie polityczne biegło naprawdę szybko. W konsekwencji powiemy dziś o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, o horrorze z elementami komedii pod tytułem Sorry, mamy taki klimat, a także prezydenckiej inicjatywie ustawodawczej, która zakłada ograniczenie praw uczestników zgromadzeń publicznych. Minister Arłukowicz to zdaniem nie tylko opozycji jeden z najgorszych ministrów rządu PO-PSL. Czy Donald Tusk miał po raz kolejny sumienie bronić ministra? Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w grudniu wniosek o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. W międzyczasie w polskich szpitalach wydarzyła się seria tragedii związanych ze śmiercią kilkorgu dzieci, które nie zostały w odpowiedni sposób leczone przez placówki służby zdrowia. Przewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz Latos uważa, że sam premier Donald Tusk potwierdził, że polska służba zdrowia działa fatalnie. To ultimatum Donalda Tuska pokazuje, że mamy rację, składając wniosek o wotum nieufności, że nie tylko my źle oceniamy działalność ministra, nie tylko pacjenci, nie tylko całe środowisko, ale również sam Donald Tusk, bo inaczej nie dawałby tego ultimatum. Szkoda tylko, że przy okazji rekonstrukcji rządu nie dokonał stosownej zmiany, nie byłoby tego kłopotu, nie byłoby potrzeby składania wniosku o wotum nieufności. Posłowie koalicji ostatecznie po raz kolejny obronili ministra zdrowia. Według opozycji zwyciężyła polityczna matematyka, a nie dobro polskich pacjentów. Jak zapowiadają, czekają na wypełnienie ultimatum premiera, który zapowiedział, że jeśli minister Arłukowicz nie skróci kolejek, zostanie zdymisjonowany. Termin ultimatum upływa w marcu. Sorry, mamy taki klimat, powiedziała wicepremier Elżbieta Bieńkowska po serii spóźnień pociągów w pierwszym dniu mrozów. Zaowocowały one zmarzniętymi i wściekłymi pasażerami w pociągach stojących w polu. Od razu w internecie zaczęły pojawiać się żarty na ten temat, ale opozycji nie jest do śmiechu i apeluje do rządu o przemyślaną i sprawną politykę kolejową. Pani premier zauważa, że istnieje zima, jest pewien obecny klimat w Polsce, tylko nie zauważa, że do tego też urządzenia, z których korzystamy, jakim są wagony, lokomotywy i tak dalej, muszą być dostosowane, że musi to być odpowiednio zorganizowane, to jest raz. Dwa, że nie możemy wykluczyć wypadków, ale nie możemy powiedzieć, że to jest klimat i mnie to nic nie obchodzi, jak ja zarządzam, bo tutaj znów obywatel, który jedzie tym pociągiem, musi być odpowiednio zadbany. Według Krzysztofa Tchórzewskiego nie da się kreować polityki kolejowej bez udziału inżynierów, których teraz zastępuje się ekonomistami i finansistami. Posłowie PiS odnoszą się także do ostatniej sytuacji, która pokazała tragiczną kondycję polskiego kolejnictwa. Średnio dziennie PKP Intercity uruchamia niewiele ponad 300 pociągów. Wczoraj opóźnienia zanotowało i to niektóre znacznie ponad 82 pociągi, które są ujęte w rozkładzie jazdy. Kilka lat temu takich połączeń PKP Intercity uruchamiało ponad 500 dziennie. Ostatni zysk operacyjny spółka odnotowała w 2007 roku 45 milionów złotych. Ubiegły rok to jest strata minus 110. 4 lata temu ta spółka kluczowa, realizująca połączenia dalekobieżne, krajowe i zagraniczne, obsługiwała 50 milionów pasażerów, w roku ubiegłym 31 milionów pasażerów. W stosunku do 2012 roku straciła rok w rok 14% pasażerów i to są kwestie wymagające odpowiedzi. Z zażenowaniem, ale także i z olbrzymim niepokojem przyjęliśmy słowa pani wicepremier Bieńkowskiej. Z zażenowaniem dlatego, że mówi o losie pasażerów, krótko wypowiada się wicepremier, minister odpowiedzialny za sprawy transportu. Sorry, to jest zima. Z niepokojem dlatego, że widać, iż pani minister Bieńkowska kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, za co odpowiada, za jaki obszar powierzono jej odpowiedzialność, kiedy powierzono jej tekę ministra transportu i rozwoju. Zasłaniając się wydarzeniami z 11 listopada, prezydent Bronisław Komorowski zgłosił projekt ustawy ograniczającej prawa uczestników zgromadzeń publicznych. To już druga taka próba. Pierwsza zakończyła się w Trybunale Konstytucyjnym, który stwierdził, że propozycje prezydenta nie są zgodne z polską ustawą zasadniczą.
Prawo i Sprawiedliwość negatywnie odnosi się do propozycji prezydenta. O jej elementach mówi dla nas poseł Jacek Sasin. Złożyliśmy wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy w pierwszym czytaniu, ponieważ uważamy, że Sejm nie powinien procedować nad ustawą, która nie da się poprawić, która przy jakichkolwiek zmianach w dalszym ciągu pozostanie ustawą niekonstytucyjną. Jednocześnie sprzeciwiamy się takiej argumentacji, że nieprzyjęcie czy występowanie przeciwko temu prawu jest wspieraniem czy godzeniem się na to, aby dochodziło do burd, dochodziło do zamieszek, dochodziło do zakłócania pokojowych manifestacji. Jak stwierdził poseł PiS, w przeszłości Trybunał Konstytucyjny już dwukrotnie stwierdzał, że takie rozwiązania są niezgodne z ustawą zasadniczą. Pierwsza taka sprawa miała miejsce w 2004 roku, a druga w 2012. Posłowie opozycji są zaskoczeni takim zachowaniem prezydenta. My się odnosimy do tego projektu zdecydowanie negatywnie. Zresztą warto przypomnieć, że to jest druga próba ze strony pana prezydenta wprowadzenia zakazu uczestniczenia w pokojowych manifestacjach osób, które ukrywają swoją tożsamość poprzez czy to zamaskowanie, czy też zmianę swojego wyglądu. Kiedy poprzednio taki projekt ustawy został zgłoszony, a był to element dużego projektu zaostrzenia prawa w zakresie zgromadzeń publicznych, konstytucyjnego prawa obywateli. Wówczas zamówione przez Sejm ekspertyzy wykazywały, że ta zmiana jest zmianą niekonstytucyjną, że ona zbyt daleko ingeruje w konstytucyjne prawo do zgromadzeń i jako taki nie może zostać przyjęta. I wtedy prawie już rok temu przy dużej zmianie ustawy o zgromadzeniach taki przepis nie został przyjęty.